Mieczysław M. nazywany był Mietkiem Oławą z racji miejsca zamieszkania. Swoją kryminalną działalność rozpoczął już od lat 80. i od początku związany był z rejonem województwa dolnośląskiego. Mógł szczycić się znajomościami z wieloma przestępcami z osłabionej mafii pruszkowskiej. Był jednym z pierwszych polskich gangsterów, którzy działali w wielu krajach. Gdy mówił, że skończył z kryminalną działalnością, nie wiedział, że słowa te okażą się puste.